Z uwagi na trwający konflikt staramy się, aby nie doszło do eskalacji tego konfliktu. I rola policji polega na tym, żebyśmy tam nie dopuścili do zakłócenia jakiegokolwiek ładu i porządku publicznego. Nie angażujemy się w tą sytuację, tylko nasza rola polega na zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego. Tak komendant Komisariatu Policji w Tymbarku Edward Grzesik podsumował wydarzenia, które dziś rano rozegrały się przed siedzibą firmy Florian w Tymbarku. Doszło do przepychanek, w której uczestniczyli właściciele firmy i pracownicy chcieli się oni dostać na teren zakładu. Nie pozwolili im na to jednak ochroniarze, którzy pilnowali wejścia na plac firmy. Wynajął ich Janusz Gajk, który był właścicielem tego terenu, zanim kierowaną przez niego firmę Transvlak przejęła firma Florian Południe. Do lutego 2012 roku właścicielem tego terenu był wspomniany Janusz Gajk. Tutaj siedzibę miała kierowana przez niego firma Transbach. Jednak jej właściciel ze względu na zaciągnięte długi, nieoficjalnie mówi się o 12 milionach złotych, chcąc je spłacić, postanowił firmę wydzierżawić. Szybko znalazł się chętny. Firma Florian Południe. Przez 3 miesiące współpraca układała się wzorowo do czasu, czyli do czwartku, kiedy to Janusz Gajk zablokował wjazd na teren firmy. Dziś z naszą kamerą byliśmy przed siedzibą firmy Florian, jednak teren ten przypomina prawdziwą twierdzę. Przed każdym z wejść stoją ochroniarze, nie pozwalają oni dostać się na teren zakładu, nie podając zarówno powodów, jak i przyczyn swojego postępowania. Pracownicy, widząc naszą kamerę, w popłochu chowali się do siedziby firmy. Nie udaje się nam z nimi porozmawiać, bo jak mówią, poza kamerą czekają, aż sprawa się wyjaśni. A my czekamy również na oświadczenie stron sporu. Józef Budacz, TV28.